Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Po wakacyjnej przerwie. Po wakacyjnej przerwie, ale zdecydowanie za krótkiej. Ale cały czas myśleliśmy o rajdach oczywiście. Ale oczywiście, że tak. Non-stop. To i tak właśnie myśleliśmy i przychodzi Finlandia. Przychodzi Finlandia po wakacyjnej przerwie dla kierowców. To jeden z fajniejszych rajdów, wzorzec rajdów właściwie, jeśli chodzi o... No i ubiegłoroczni mistrzowie świata rozbici w dwóch samochodach, tak? No tak, i ubiegłoroczni mistrzowie świata w kategorii WRC2. No. Ale jeszcze wrócę do samego rajdu. Rzeczywiście jest to wzorzec wart naśladowania, jest naśladowany i warto się uczyć od tego, jakim przedsiębiorstwem jest tak naprawdę rajd Finlandii, bo to jest przedsiębiorstwo. To nie jest grupa ludzi, która raz w roku postanowiła zorganizować rajd, tylko to jest przedsiębiorstwo, które cały rok pracuje na ten rajd i ten rajd rzeczywiście wygląda no tak. No i to będąc w Finlandii się czuje. I jest to i dla kierowców rajd, i jest przede wszystkim dla kibiców. Kibice są szczęśliwi. W tym roku trochę dłuższy, bo poprzednie edycje... Kibice są szczęśliwi, bo mają Finlandię. No. Tak, bo właśnie między innymi dlatego przez ostatnie lata rajd kończył się w sobotę, żeby dać upust emocjom kibiców w związku Finlandii. Z tym w Finlandii, żeby się rozluźnili w sobotę. Teraz rajd wrócił do formatu właściwie czterodniowego, bo w czwartek też są odcinki specjalne już po południu. Kończy się tradycyjnie, tak jak FIA nakazało, w niedzielę w południe naszego czasu, tam dokładnie około godziny 13, no mocna reprezentacja też jest. Zaraz się uśmiecham, bo tak sobie myślę, oni mają rajd Finlandii, jak my byśmy mieli tak rajd wyborowej. To byłby wyborowy rajd. Wyborowy rajd. Także no, pojedzie Robert Kubica oczywiście z Maćkiem Szczepaniakiem. Druga połowa mistrzowskiej załogi, czyli Maciek Baran pojedzie z Michałem Sołowowem też samochodem Fordem WRC z M-Sportu. Będzie Szymon Kornicki z Przemkiem Mazurem, który był przewieziony niedawno szybko we Włoszech przez Roberta. Będzie Hubert Ptaszek i Kamil Kozroń, to są Fiesty R2. I w Citroenie DS3 R3 Aaron Domżała z Przemkiem Zawadą, więc trochę się dzieje ponownie. Dobrze, no to bardzo to dobrze, oczywiście, bardzo dobrze. Uważam, że im więcej, tym lepiej. Jaka jest specyfika rajdu, to pewnie wszyscy wiedzą, ale będzie jeszcze dziś w mktv.pl materiał z testów zespołu Hyundai'a przed rajdem w Finlandii. Widziałem już, te zdjęcia są rzeczywiście bardzo fajne. Warto też zobaczyć materiał z rajdu Finlandii z 1998 roku. No tak, to trzeba rzeczywiście. Padało to trzeba, mokro. To trzeba zobaczyć, bo to 98 rok, bardzo trudny rajd, ale to jak Colin wpada do rowu i trzyma. I trzyma. No ale Colin był z tego znany, zresztą wiesz, no to wtedy, jak sam dobrze wiesz, były też inne rajdy, więcej zespołów fabrycznych, więcej samochodów. I a propos samochodów, to też w najbliższych dniach, tygodniach zrobimy taki przegląd, może nie legendarnych, ale prawie legendarnych samochodów rajdowych z dawnych lat, z przełomu wieków. Zaczniemy od Subaru Imprezy WRC, kultowej Subaru Imprezy WRC, już niedługo. Ten materiał jest też materiał z zeszłorocznego startu Kubicy i Barana w Citroenie do zobaczenia. No to też warto zobaczyć, bo to tam szybko było. Szybko. Tam szybko było i będzie w tym roku też szybko, bo to jest jak sam dobrze wiesz. Jak będzie w tym roku? Trudno powiedzieć, no bo jeśli chodzi o Roberta, no to pojedzie po raz drugi ten rajd, znając jego specyfikę. Połowa mniej więcej trasy jest bardzo podobna, ale pojedzie szybciej. Co prawda, tak jak i inni zawodnicy przyjeżdżają na ten rajd trochę rozjeżdżeni po rajdzie Polski, przyzwyczajeni do tej prędkości, do tego, co się działo, ale no jednak specyfika rajdu Finlandii jest troszeczkę inna. Inna przyczepność, inne szutry. Dużo więcej skoków i w zasadzie no, przejazd trasy z pedałem wciśniętym w podłogę. Mam nadzieję, że będzie dobrze, choć stawiam, że jednak po raz drugi zwycięży Sebastian Ogier, bo... No ja tak się zacząłem zastanawiać jeszcze, no bo że Volkswagen, no to no, trudno, dziwiłbym się, gdyby nie wygrał Volkswagen, ale a Mikkelsen? On jako Skandynaw może być szybki, ale myślę, że tutaj troszkę doświadczenie może wziąć górę, jeśli chodzi o Ogiera. Szkoda, że Finowie tak naprawdę są w tej chwili w odwrocie. No, ale oni mają Finlandię. Jeśli weźmie się pod uwagę ubiegły rok, kiedy żaden z Finów nie stanął na podium, to w tym roku też nie zanosi się na to, żeby któryś z Finów o to podium walczył. No dlatego trzeba zobaczyć ten też 98 rok. Bo to, miejmy nadzieję, że Hirvonen powalczy, ale ja coś tak trochę nie wierzę. Znaczy ja troszkę nie wierzę w to, żeby Ford był i Ford i Hirvonen do spółki. No my tradycyjnie w MKTV zapraszamy na codzienne podsumowania każdego z etapów wieczorem na MKTV. No tak, bo bierzemy się do pracy po PL, bierzemy się, można rzec, niestety do pracy, bo warunki nie sprzyjają zdecydowanie. Ale rzeczywiście będziemy dużo mówili o rajdzie Finlandii, podsumowywali mktv.pl. Zapraszamy. Do zobaczenia.